W tym odcinku sprawdzimy, do czego nadaje się multimetr cęgowy w cenie samych cęgów pomiarowych, czyli HT208D od firmy Kajwitz. Zapraszam na film. Partnerem kanału jest producent wysokiej jakości obwodów drukowanych firma PCBWay. Oprócz płytek PCB, które możecie zamówić w cenie już od $5 za 10 sztuk, firma jest również w stanie wykonać dla Was elementy z druku 3D oraz detale frezowane na maszynach CNC. Także zachęcam do zapoznania się z ofertą PCBWay. A teraz jedziemy dalej. Miernik przychodzi w takim pudełku. W środku mamy duży pokrowiec zamykany na zamek, a wewnątrz cały zestaw. Sam multimetr, przewody pomiarowe, termoparę, czyli czujnik do pomiaru temperatury, trzy paluszki AAA oraz instrukcje obsługi po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku i włosku. Polskiego języka brak. Sprawdźmy najpierw przewody pomiarowe. Od razu mogę wyczuć, że są to przewody silikonowe. Mało tego, ich całkowita długość razem z sondami to prawie 140 cm. Nice. Końcówki pomiarowe nie są złocone, ale są precyzyjnie wykonane. Obydwie wyglądają identycznie. Z drugiej strony mamy wtyki bananowe kątowe. Z takim plastikowym zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Natomiast samo mocowanie jest wykonane na takiej tulei sprężynowej. Zakończenia są elastyczne, jedynie te kapturki izolacyjne mogłyby lepiej siedzieć, bo są trochę luźne. Sprawdźmy jeszcze ich rezystancję. Około 0,07 ohma, także jest bardzo dobrze. Jak widać, nawet w takiej cenie da się sprzedać porządne przewody pomiarowe. To mi się podoba, o to chodzi. Termopara, jak widać, standardowa, najtańsza. Jest to oczywiście multimetr cęgowy, co oznacza, że pomiaru prądu dokonujemy, nakładając te cęgi na przewód. Dzięki temu pomiar wykonywany jest bez przerywania obwodu. Jest wygodny, bezpieczny, nie wymaga stosowania bezpieczników, także nie ma ich tutaj w środku. Obudowa multimetru wykonana jest z plastiku, powleczonego taką czerwoną gumą. Klapka z tyłu nie jest gumowana, natomiast wszystko inne w kolorze czerwonym tak. Od spodu mamy gniazda pomiarowe, jak możecie zauważyć, obydwa są czerwone, także wprowadza to trochę zamieszania. Jedynie po czym można je rozróżnić, to po tym opisie z przodu. Mamy cztery przyciski, pokrętło do wyboru zakresów, multimetr trzyma się jedną ręką, jest bardzo dobrze wyprofilowany. Dany zakres wybieramy sobie kciukiem. Pokrętło pracuje bardzo dobrze, jest wyraźny skok i wskakuje na swoje miejsce bez żadnego problemu. Tutaj na boku mamy przycisk hold oraz włączanie latarki. Z przodu mamy cztery przyciski funkcyjne, przycisk do wyboru wielkości na danym zakresie oraz wybierania trybu inrush, automatyczne przełączanie między zakresami lub ręczne, rejestracja wartości minimalnej i maksymalnej oraz pomiar względny i zerowanie wskazania na zakresie amperomierza. Możemy tym multimetrem zmierzyć prąd stały i przemienny na zakresie 1000 amperów, na zakresie 60 lub 600 amperów. Tutaj mamy też tą funkcję inrush, czyli pomiar prądu rozruchowego. Dalej mamy pomiar napięcia stałego i przemiennego z filtrowaniem zakłóceń np. od falowników. Pomiar częstotliwości i wypełnienia, pomiar rezystancji, tester ciągłości, pomiar pojemności, test diody, pomiar temperatury w Celsjuszach i Fahrenheitach, pomiar napięcia stałego i przemiennego z trybem niskiej impedancji do wyeliminowania zakłóceń oraz bezkontaktowy pomiar przewodów pod napięciem lub tryb takiej próbówki. Jeżeli chodzi o cęgi, to pracują one bardzo solidnie, sprężyna jest dość mocna, jest tutaj minimalny luz, praktycznie nie chodzą na boki. Przez taki wydłużony kształt i te duże cęgi obudowa multimetru trochę pracuje, ale nie ma jakiejś tragedii. Natomiast sprzęt waży swoje, prawie 700 gramów, także czuć go w dłoni. Tak wygląda, porównując go do dużego multimetru. Widać, że jest bardzo smukły, natomiast jest o wiele dłuższy. Na cęgach są odpowiednie oznaczenia. Przy pomiarze prądu stałego cęgi mają polaryzację, czyli od góry wprowadzamy wyższy potencjał, a od dołu wychodzi niższy. Tutaj są takie kreski, które oznaczają, że w tym miejscu pomiar jest najdokładniejszy. No i może teraz zainstalujemy sobie baterię. Gwint na śrubę jest metalowy, także nie wyrobi się. Multimetr zasilany jest z trzech małych paluszków. Ok, włączmy go. I sprawdzimy sobie pobór prądu z baterii. Na zakresie prądowym mamy około 36 mA, także sporo. Natomiast na innych zakresach jest około 25 mA. Zdecydowanie nie jest to sprzęt energooszczędny. Teraz podłączyłem zewnętrzny zasilacz i sprawdzimy, przy jakim napięciu multimetr zacznie sygnalizować, że baterie są do wymiany. Volta.
Przy 3V multimetr jeszcze pracuje, ale nie jest to zalecane. Zjedźmy jeszcze niżej. 2,9, 2,8, 2,7, 2,6. Dalej pracuje, ale ekran już jest tak ciemny, że praktycznie nic nie widać. Co i tak jest zadziwiające. Także myślę, że nie będzie tutaj problemu z ewentualnym zasilaniem z akumulatorków niklowo-wodorkowych. Wyświetlacz ten multimetrze jest bardzo kontrastowy. Jest to tak zwany wyświetlacz negatywowy, czyli cały czas działa w nim podświetlenie, natomiast blokowane jest tło, dzięki temu cyfry świecą się na biało i na zielono, w zależności od filtra. Wadą tego rozwiązania jest stosunkowo duży pobór prądu, dużo większy niż zwykłego LCD. Natomiast jak możecie zobaczyć tutaj w pomieszczeniu, cyfry są piękne, kontrastowe, kąty widzenia są bardzo dobre. W tym miejscu na kamerze prawie nic nie widać, natomiast ja tutaj na żywo coś widzę. Także jest to po prostu taki efekt na nagraniu. W każdą stronę mamy piękny kontrast. Wydawałoby się więc, że ekran będzie się spisywał bardzo dobrze na słońcu. Niestety tak nie jest. Po zabraniu multimetru na zewnątrz, mimo że słońce nie świeciło bezpośrednio, było po prostu jasne niebo przedpołudniowe, bardzo pogorszyła się widoczność tego ekranu. Trzeba było multimetr obracać pod kątem, żeby coś zobaczyć, także niestety, ale korzystanie z tego wyświetlacza na zewnątrz jest problematyczne. Wyobraźcie sobie, że chcecie na przykład coś zmierzyć, zaczepiacie cęgi multimetru i odchodzicie dalej dla bezpieczeństwa, no i okazuje się, że nie widać w ogóle wskazań. I multimetr trzeba na przykład poprawić, obrócić pod kątem, żeby było cokolwiek widać. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Zacznijmy od pomiaru napięcia na zakresie miliwoltów. Na górze z lewej strony macie wyświetlone wskazania z bardzo dokładnego multimetru laboratoryjnego, a tutaj jest nasz badany multimetr. Tutaj najpierw są jakieś napięcia szczątkowe, to jest nieważne. Ważne jest, żebyście sobie porównali te dwa wskazania. Jedziemy w górę. Ustawmy mniej więcej równe 100 mV. No i zobaczcie, bez zarzutu, prawie idealnie. 150 mV, bardzo dobrze. 250, 350, 450, 500 mV, rewelacja. 600. Teraz zobaczcie, osiągnęliśmy wartość 600 i jeszcze możemy trochę w górę pociągnąć. Jeszcze multimetr nie zmienia zakresu na wyższy, także spoko. Dopiero przy około 620 mV zmienia zakres na wolty już. Ale wskazania są bardzo ładne. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie, ustawiłem prawie dokładnie 1 V. Różnicę mamy na poziomie 1 mV, także dużo powyżej deklarowanej dokładności. 2 V. 2,5 V, 3,5, 5,5 i dochodzimy do 6 i tutaj również zobaczcie, powyżej 6 jeszcze daje radę. No i pewnie przy 6,2 przekroczy zakres na dziesiątki volta, na 60 V. Bardzo ładnie. I teraz tak, mamy 7 V. 10 V, 14, 15, 20 V, bardzo dobrze. Żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. Teraz pomiar napięcia przemiennego. Sprawdzimy przy okazji, jakie jest pasmo przetwornika TrueRMS, gdyż nie zostało to podane w instrukcji obsługi. Mamy przebieg sinusoidalny. Amplituda 1 V RMS, u góry po lewej pomiar z multimetru laboratoryjnego, natomiast po prawej macie wykres na oscyloskopie. Zaczynamy od 5 Hz i jedziemy w górę. 10 Hz. 50. 100. 500, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo,
Zaczyna spadać amplituda. 2 i 4. 2 i 8. 2 i 9. No i przy 3 kilo możemy powiedzieć, że mamy ten spadek 3 decybelowy. Dalej już jest coraz mniej. Do 3 kHz mamy pasmo tego przetwornika. Przy przebiegu sinusoidalnym. Podejrzewam, że w przypadku innych będzie gorzej. Zaraz sobie sprawdzimy. No i jedziemy przebieg prostokątny. Od 5 Hz w górę. 10. 20. 50 Hz. 100. 500. 1 kilo. 2 kilo. 2,7 kilo mniej więcej jest ten spadek 3 dB. Mam taki przebieg odkształcony, podobny do przebiegu prądu. Jedziemy od 5 Hz. 10. 50. 100 Hz. 500 Hz. 1 kilo. Tutaj jest amplituda 2 V peak peak, także wartość RMS będzie mniejsza. 1,5 kHz. 2 kilo. 3 kilo. Tak to wygląda. Teraz szybko pomiar częstotliwości i wypełnienia. Jak możecie zobaczyć, w tym trybie u góry pokazuje się współczynnik wypełnienia, natomiast na dole częstotliwość. Ustawiłem 100 kHz, przebieg prostokątny, wypełnienie 1%, żeby to po prostu jakoś wyglądało. Przy większej częstotliwości na tych kablach przebieg będzie bardzo zniekształcony. No i zobaczmy. Najpierw wypełnienie od 1%. 5%. 10%. 20, 30, 40, 50, 80, 90 i 95%. Teraz sprawdzimy sobie pomiar częstotliwości. Zacznijmy od 1 Hz, 1 V peak peak, przebieg prostokątny, 50% wypełnienia. 10 kilo, 100 kilo, 1 mega, 5 mega, 10 mega, to już multimetr coś wysiadł, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, już tę częstotliwość przekłamuję. 20, przy 20 jest ok. 21. No nie, ten pomiar już jest taki nie za bardzo. 22. To jest koniec. Już jest 0. Także do 20 mniej więcej MHz mierzy częstotliwość. Czas na pomiar rezystancji. Zaczniemy od takich małych wartości, 0,1 ohma. Po lewej stronie macie wartości referencyjne. No i jedziemy 0,1. Nie ma nic. 0,2 ohma. Nic. 0,3. 0,4. 0,5 ohma. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9. 1 ohm.
Widać, że jest tutaj stosunkowo duża różnica, natomiast musimy pamiętać, że ze względu na rozdzielczość oraz dokładność tego multimetru, ta ostatnia cyfra najmniej znacząca przy pomiarze rezystancji i tak sprawia, że ten pomiar jest zgodny ze specyfikacją, nie można tutaj mieć żadnych zastrzeżeń. Teraz razy 100 ohmów, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 kilo. Perfekt. 10 kilo, 20, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo i 1 mega. Lepiej być nie może. Teraz pomiar pojemności. Wkładamy i jedziemy. 306 pico, wartość referencyjna. Tutaj mamy 341. 1,06 nano. Bardzo ładnie. 10,065 nano. Bardzo dobrze. 98,36. Bardzo ładnie. Wszystko w tolerancji. 576 nano. Bardzo ładnie. 1,04 mikro. Zobaczcie. Prawie perfekt. 10,18 mikro. To 5,13 mikro, 509,2 mikro, 939,2 mikro, tu już troszkę trzeba czekać, ale pomału się naładuje, zmierzy bardzo ładnie. Tutaj mamy 3293 mikro. Perfekt. 8285 mikro. No i co, dołóżmy mu jeszcze te 3313. To razem jest no 11,5. 11,6 powinno być mniej więcej, tak? Myślę, że tutaj też jest tolerancja. Także pomiar pojemności zaliczony. Sprawdźmy jeszcze kilka pobocznych rzeczy. Szybkość ustalania się wyniku. Tu jest podczas jednej zmiany zakresu. Z miliwoltów na wolty. Bardzo ładnie. Multimetr też nie przestrzeliwuje pomiaru, czyli nie pokazuje przez ułamek sekundy zawyżonej wartości. Także tu jest ok. Sprawdźmy jeszcze na ręcznym zakresie, jak szybko ustali się pomiar. Bardzo ładnie. Widać, że wartość pomału rośnie. Nie jest tak, że nagle mamy coś. No i pracuje on dość szybko, trzeba przyznać. Te 3 Hz myślę, że bez problemu tutaj jest osiągnięte. Jeżeli chodzi o odświeżanie. Jak możecie zobaczyć, ten bar graf tutaj na dole, to jest pis na wodę. Odświeża się z taką samą częstotliwością, z jaką cyfry. Także jest to po prostu taki bajerek. Kajwitz podaje w instrukcji, że podczas testu diody multimetr daje napięcie około 3 V i prąd około 1,5 mA. Sprawdźmy to. No, mamy napięcie 3,24 V, także znacznie więcej, co jest plusem. Natomiast prąd wynosi aż 2 mA, więc powinien bez problemu zapalić te diody. Mamy diodę czerwoną, 1,8 V, zielona, 1,85, niebieska 2,55 V. Oczywiście spadek napięcia na jednej, dwóch i trzech diodach krzemowych w szeregu bez problemu jest w stanie również wykryć. Przy okazji przy jednej diodzie wskazuje, że dioda jest sprawna takim piknięciem. Tester ciągłości łapie dobrze. Natomiast troszkę za długo przeciąga według mnie. Ale to jest moja prywatna preferencja. Jeżeli będę szybciej stykał sondy, to słychać, że ten dźwięk się zlewa. Dla mnie to jest troszkę za długo. Natomiast sam start ma dobry. Zauważcie również, że po dłuższym czasie zapala się tutaj zielona dioda, która dodatkowo sygnalizuje niską rezystancję. Natomiast opóźnienie pomiędzy tym zwarciem a zapaleniem tej diody jest bardzo duże. Ponad pół sekundy, myślę. Dobra, sprawdźmy na testerze. Tutaj na testerze co jedną sekundę pojawia się impuls zwierający o wypełnieniu 1%, czyli trwający 10 milisekund. Możecie usłyszeć, że multimetr się gubi. Ten impuls jest cały czas co sekundę.
zwiększył wypełnienie na 20 milisekund. I już jest ok. Teraz ustawiłem wypełnienie 50%, czyli przez połowę czasu, jakbyśmy zwierali sondy. I sprawdzę, jaka jest maksymalna częstotliwość, aż do momentu, kiedy dźwięk zacznie się zlewać. 2 Hz. 3. Już ledwo, jeszcze troszkę. 5 Hz. Przy 5 Hz dźwięk tego piszczka zaczyna się już zlewać. Teraz test praktyczny. Sprawdzimy, jak szybko uda się znaleźć piny tego układu, które są połączone do plusa zasilania, czyli dodatniego bieguna tego kondensatora. 1. 2. 3. 4. 5. Szósty i siódmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bez żadnego problemu. Czas na pomiar temperatury. Strasznie przeszkadza mi, że nie ma tutaj podstawki. Muszę coś zawsze podkładać, żeby było widać ekran. Na zakresie temperatury mamy temperaturę z czujnika wewnętrznego multimetru. Tutaj jest w celsjuszach, tutaj jest w farenheitach. Z tego co widzę, nie da się zamienić miejscami tych jednostek. Natomiast działa tutaj funkcja minimalnego i maksymalnego pomiaru. To sobie zaraz sprawdzimy. Działa również zerowanie. Jeśli chodzi o samą dokładność pomiaru temperatury, to nie będę tutaj się wysilał. Szczerze powiem, że nie spotkałem się jeszcze, żeby w jakimś multimetrze pomiar temperatury działał nieprawidłowo albo niedokładnie. Ale jeżeli wy się spotkaliście, dajcie znać w komentarzach. I jaki to był multimetr? No to sprawdźmy tą wartość maksymalną. W palcach jest 36 stopni prawie. Teraz wartość minimalna była 28 z hakiem, z tego co pamiętam. No i jest 28. Także działają te pomiary minimalne, maksymalne. Żeby z tego wyjść, trzeba przytrzymać ten przycisk. I wychodzimy. Ustawiłem gorące powietrze na 500 stopni i zobaczmy, ile wyjdzie. No, mniej więcej może być. Stacja nie była kalibrowana, także powiedzmy, że się zgadza. Kolejną funkcją jest pomiar napięcia stałego i przemiennego w trybie niskiej impedancji. Służy ona do tego, żeby pozbyć się ewentualnych zakłóceń, np. od przewodów, które biegną obok siebie, i zwiększyć stabilność pomiaru. Według instrukcji na tym zakresie multimetr ma impedancję około 300 kOhmów. No i to by się zgadzało z tym pomiarem, który widzicie tutaj w rogu. Ostatnia funkcja pod pokrętłem to bezkontaktowy pomiar przewodów pod napięciem oraz tryb próbówki. Sprawdźmy sobie najpierw tą pierwszą opcję NCV. Tutaj mam przewód pod napięciem. Multimetr jest bardzo czuły. Przy około 15 cm zapala się czerwona dioda, wysoki sygnał, a dalej niski. Do tego trybu próbówki musimy podłączyć jedną sondę. No i sprawdźmy, który przewód jest pod napięciem, który przewód jest fazowy. Czyli ten po lewej stronie. No chyba dobrze, nie? Ok, przejdźmy do kluczowej funkcji tego multimetru, czyli do pomiaru prądu tymi cęgami. Tutaj od razu na wstępie muszę was poinformować, bo na pewno wielu z was będzie się zastanawiało, czy takie cęgi są w stanie mierzyć na przykład lewy prąd w samochodzie rzędu miliamperów. Niestety muszę was rozczarować. Patrząc na samą dokładność podaną przez Kiwitz, mamy plus minus 2,5% plus 8 cyfr
najmniej znaczących, a ostatnia pozycja najmniej znacząca w tym multimetrze to są dziesiątki miliamperów na najniższym zakresie prądowym. Także mamy 2,5% plus minus 80 miliamperów, więc z samej definicji nie ma tutaj już mowy o dokładnym pomiarze dziesiątek miliamperów. Oprócz tego przy prądzie stałym dochodzą różnego rodzaju zakłócenia, które zbierają te cęgi, jakieś szczątkowe namagnesowania i tak dalej. Po prostu wartości będą pływać tak jak w tym momencie. Nawet jeżeli wyzerujecie, to po pewnym czasie znowu się namagnesują i znowu coś będą pokazywać. Także co do zasady, do małych prądów takie cęgi się nie nadają. I nie jest to oczywiście przypadłość tylko tego multimetru, ale wszystkich cęgowych multimetrów. Zgodnie z instrukcją przed każdym pomiarem należy cęgi zewrzeć i wyzerować. Następnie zakładamy na przewód w kierunku tym umownym przepływu prądu. Tutaj mamy plusa, czyli w ten sposób do środka. 5 mA. Nic się nie zmienia ciekawego. 10 mA. Również nic się nie pokazuje. To jest zupełnie normalne. 20 mA. A tutaj coś się podniosło, jak możecie zobaczyć. Ale tutaj nie ma co ufać temu pomiarowi. To jest plus minus 8 cyfr na tej pozycji, także nie ma to w ogóle nawet sensu taki pomiar. Zobaczmy, jak sprawa wygląda w przypadku większych prądów. Dajmy 50 mA. Coś tu niby wskakuje na te 4 z 5, ale tak jak wam mówiłem, to jest loteria. 100 mA. No i już widać, jest jakaś reakcja. 400 mili. No i tutaj zaczyna się coś sensownego w ogóle pokazywać. Zjedźmy na 200. No także myślę, że minimum 200 mA to jest prąd, który jest w stanie wzbudzić te cęgi odpowiednio, żeby coś zaczęły pokazywać sensownego. 400 mili. 600 mili. No i ten błąd wiadomo maleje już. 800, 1 amper, 1,5 ampera, 2 ampery, 3, 5 amperów, 7, 9, 10. To jest maks tego amperomierza, także wyżej nie jadę. Jest tutaj widoczny błąd pomiaru, ale mieści się w specyfikacji. Teraz spróbuję na samym zasilaczu. 13 amperów. 14, 15, 16, 17, no i 18 amperów maks. Tak to wygląda w przypadku prądu stałego. Na tym filmie dokonałem pomiaru prądu roboczego z pawarki inwerterowej. Jak możecie zauważyć, wartość prądu jest mniej więcej zgodna z tym, co pokazuje amperomierz na spawarce. Natomiast tutaj postanowiłem zmierzyć jeszcze prąd rozrusznika podczas kręcenia silnikiem. Ciężko powiedzieć, na ile on jest prawdziwy. Nie miałem możliwości zweryfikowania go z innym urządzeniem. Teraz czas na prąd przemienny. Tutaj mam już specjalnie spreparowany przedłużacz, bo cęgi oczywiście zakładamy tylko na jeden przewód. Jeżeli założymy je na cały kabel, no to te pola się zniosą i multimetr nie pokaże nam nic. No i mam taką ładowarkę do akumulatorów z zasilaczem. On tutaj ma moc maksymalną, z tego co widzę, 36 W. No i podłączmy, zobaczymy, co się stanie. Był skok prądu, widzieliście, ponad 1 A. Kondensatory się ładowały. No i zobaczmy, jak zacznie ładować te akumulatory, czy prąd się jakiś pojawi. No i mamy tutaj 130-150 mA. No i zobaczcie, zwiększyłem prąd ładowania na 1000 mA na ogniwo i prąd pobierany z sieci wzrósł. Porównam sobie do takich cęgów, które kosztowały więcej niż ten multimetr. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Podłączyłem tutaj odkurzacz, żeby się nie bawić w jakieś małe pierdoły, i odpalam, obserwujcie wyniki.
Myślę, że jest całkiem nieźle, wyniki są zbliżone. Teraz sprawdzimy sobie, jak działa ta funkcja pomiaru prądu rozruchowego InRush. Wykorzystam do tego również odkurzacz, no i drugie cęgi, które są zapięte do oscyloskopu. Porównamy sobie przebieg na oscyloskopie z tym, co pokaże multimetr. Mamy tutaj prąd rozruchowy 19 A ponad. I teraz jak to odnieść do tego, co jest na oscyloskopie? Już wam mówię. W tym momencie mamy prąd szczytowy około 32 A. I teraz tak, odliczmy sobie od tego 100 milisekund. Takie okno, powiedzmy. No i 100 milisekund od tego momentu jest tutaj prąd około 15, myślę, amperów. Więc ja to rozumiem w ten sposób, że od tych 32 amperów odjął te 15, zostało 17. No i powiedzmy, uwzględniając te 5% dokładności pomiaru, z tych 17 zrobiło się 19 amperów. Wydaje mi się, że tak to zadziałało. Aczkolwiek tak naprawdę to ciężko powiedzieć. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Widać, że coś tutaj starał się pokazać ten multimetr, ale niestety 100 milisekund, jak możecie zobaczyć, to jest za krótko, żeby zarejestrować cały prąd rozruchowy tego odkurzacza. Prąd stabilizuje się dopiero gdzieś tutaj. A to jest 1, 2, 3, 4, 5, jakieś 6 działek, czyli około 300 milisekund. Także jak macie dużą maszynę, duży silnik, chcecie zarejestrować ten prąd rozruchowy, to niestety to okno 100 milisekund jest tutaj za krótkie. No ale wydaje mi się, że ta funkcja działa. Przynajmniej w ten sposób, jaki tutaj oszacowałem. Proszę o waszą opinię. Od wejścia spójrzcie. Wolne miejsce na warystor. Nie dali. Ten konektor tutaj jest, ma przegrzany lód. Powinno być to dobrze widać. Nie wyczyścili też w środku topnika. Mamy dwa termistory PTC. Kabelki od baterii cieniutkie. Tutaj są złącza sprężynowe, zalutowane już od baterii. Rezonator kwarcowy fajnie sobie tak wisi w powietrzu. Mamy dzielniki wejściowe. Tranzystory w układzie zabezpieczającym. Tutaj jest główny kontroler multimetru zalany jakimś glutem. Do tego pamięć EEPROM, prawdopodobnie do zapisywania ustawień kalibracyjnych i konfiguracji różnych funkcji. Tutaj mamy kontroler wyświetlacza. A tutaj mamy dodatkowy mikrokontroler sygnałowy. Podejrzewam, że on odczytuje sygnał z cęgów pomiarowych i zajmuje się też tą rejestracją prądu rozruchowego. Tutaj mamy główne zasilanie układu 6. Tutaj mamy wzmacniacz operacyjny z zerowym dryftem, też prawdopodobnie w układzie cęgów pomiarowych. Są jakieś potencjometry kalibracyjne. Tu z boku jest przycisk hold i latarki. Mamy diodę latarki. Swoją drogą to światełko bardzo słabo świeci. Konstrukcja nie jest jakaś wyrafinowana. Zabezpieczenia też nie są tutaj specjalnie rozbudowane, ale powinny być wystarczające do domowego czy warsztatowego majsterkowania. Jeszcze zobaczę, czy da się rozebrać te cęgi. Zobaczcie, cęgi są podłączone też sondą do bezkontaktowego wykrywania przewodów. Te cęgi są chyba klejone, także raczej nie będę ich rozbierał niestety. Spójrzcie, miniaturowy przełącznik. Ciekawy. Ale fajnie pracuje. Z drugiej strony mamy wyświetlacz. Na gumeczkach oczywiście. Pady od przycisków. Ścieżki od przełącznika. Tutaj jest ta dioda sygnalizacyjna czerwono-zielona. Tu jest dioda latarki. No i tak to wszystko wygląda. Uważam, że jest to bardzo przyzwoity multimetr. Całkiem dobrze wykonany. Dobrze wyposażony. Oraz zadziwiająco dokładny jak na swoją specyfikację. Przyjemnie mi się z niego korzysta. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to widoczność tego wyświetlacza w świetle dziennym. Jest to dość duży minus. Oprócz tego, mi osobiście ten multimetr się naprawdę podoba. Ale pamiętajcie, nie sugerujcie się moją opinią, tylko zawsze wybierajcie sprzęt według własnych potrzeb i możliwości. Mam nadzieję, że ten film wam się przydał, rozwiał jakieś wasze wątpliwości. Jeżeli macie jakieś pytania i opinie, zapraszam do komentarzy. Na dzisiaj to już wszystko. Do następnego filmu. Trzymajcie się.